Cześć kochani, witam was ponownie na moim kanale Urbex Projekt. Słuchajcie, co wam dzisiaj pokażę? Dzisiaj pokażę wam bardzo fajny domek, malowniczy domek wręcz. Powiedziałbym, że z lat 80. Wyposażenie jest tam bardzo stare. W tym odcinku miałem zrobić praktycznie Urbex Live, ale niestety odeszłem od tego pomysłu. A dlaczego? Mianowicie, można powiedzieć, z trzech powodów. Pierwszy powód to aspekt techniczny, a więc oświetlenie. O tej godzinie byłoby już ciemno, o 18:00, a nie chciałbym tam świecić za mocno latarkami, ponieważ w pobliżu znajdują się inne domy i to mogłoby zwrócić uwagę sąsiadów. Druga sprawa, słaby zasięg internetu, co też skutkowałoby pewnie bardzo słabą jakością obrazu i brzydko by się to oglądało. No i trzecia sprawa, w momencie kiedy oglądacie ten odcinek, moje autko niestety stoi u pana mechanika. A więc te trzy główne aspekty przeważyły za tym, aby po prostu nagrać normalny odcinek. A więc ja już udaję się do tego domku i po przerwie widzimy się z powrotem. Jak widzicie, jestem już na miejscu. Zobaczcie, jak mocno zniszczona już jest tutaj sztachetka, ogrodzenie. Masakra, naprawdę dużo czasu musiało upłynąć już od momentu, kiedy ten dom został opuszczony. Tam w oddali również widzę opuszczone miejsce, ale nie będę się tam zapuszczał. Muszę być tutaj ostrożny, aby nie zobaczyły mnie osoby z pobliskich domów, ale mam nadzieję, że uda mi się wam cokolwiek tutaj pokazać. Może najpierw zaczniemy od tego, co znajduje się w domku, a potem zobaczymy sobie, co jeszcze znajduje się tutaj na terenie tego gospodarstwa. Jak widzicie, domek prezentuje się w ten sposób. Naprawdę bardzo stara konstrukcja. Fundamenty jako tako są i możliwe, że jest tam również podpiwniczenie. Spójrzcie na tą górną zabudowę, tutaj z desek praktycznie. Naprawdę nie wiem, z jakiego okresu mógłby ten dom pochodzić, ale myślę, że z lata 80. lub nawet wcześniejsze. Dobra, nie przedłużając, myślę, że wejdziemy sobie do środeczka. Ok, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj już przedsionek, taki wiatrołap. I zobaczcie, jak to w ogóle się prezentuje. Tutaj delikatnie nam trochę słoneczka wpada do środka, ale klimat naprawdę tutaj panuje niesamowity. Zobaczcie, ile w ogóle tutaj pajęczyny w środku się znajduje. Tu naprawdę długo nikogo nie było. Naprawdę. Masakra. No dobra, wejdziemy głębiej. Wejdziemy głębiej i zobaczymy, jak to wygląda. Ale podejrzewam, że trzeba będzie jednak tutaj użyć latarkę, bo nie uda mi się wszystkiego wam pokazać. Tutaj już możecie zobaczyć bardzo starą gazetę. Zobaczmy, z którego to może być roku. No, nie aż tak stara, bo czerwiec 2008. A więc delikatnie się pomyliłem. A więc mamy 2008 rok. Ale tutaj ogrom tych pajęczyn naprawdę przytłacza. Dobra, myślę, że trzeba będzie jednak jakieś światło włączyć. Okej, co my tutaj mamy? Mamy pełno porozwalanych rzeczy. Oczywiście w domku nikogo nie ma. Nawet bezdomnych. Ale tutaj widzę jakieś czasopismo jeszcze. Spójrzmy, co to jest. Niedziela, Tygodnik Katolicki z roku 2005. No proszę. Ale zostawiamy to tak jak tu leży. Tutaj na dole również mamy mnóstwo czasopism. Zobaczcie. Prawdopodobnie są to gazety do palenia. Nasz dziennik. I prawdopodobnie większość takiej makulatury i czasopism katolickich, powiedziałbym. Tutaj zobaczcie, delikatnie nawet odsunę i widać szczątki jakiegoś krzesła. I tam, jak możecie zobaczyć, leży aktóweczka. Spójrzcie, taka damska parasolka. Ale kurde, naprawdę tutaj pode mną jest cały baldachim pajęczyn. No i coś, co naprawdę robi ogromne wrażenie, zobaczcie.
ja tutaj będę jak najmniej używał światła, aby nie zdradzać swojej tutaj obecności. Spójrzcie, K plus M plus B, 2010, czyli w 2010 jeszcze mógł tutaj ktoś pomieszkiwać. No ale już wchodzimy praktycznie do pierwszego pokoju z kuchnią i zobaczcie, co tutaj się w ogóle dzieje. Jaki klimat, to jest naprawdę niesamowite. Wow, ależ tu jest pięknie, naprawdę. Postaram wam się pokazać te wszystkie rzeczy z bliska, ale naprawdę, naprawdę jest mega. I zobaczcie, 8 listopada, ale tak, 8 listopad 98 rok. Zobaczcie, masakra. I mamy tutaj pełno obrazów świętych, krzyże. A więc naprawdę musiała tutaj mieszkać bardzo religijna, starsza pani, bardzo wierząca przede wszystkim. Ale klimacik jest naprawdę... Spójrzcie, ile tych obrazów tutaj się znajduje. Jasnogórska Królowa Polski. Powiem wam, że pod moimi nogami, zobaczcie, coś w stylu wejścia do piwnicy, ale to jest naprawdę mocno zarwane. Ja się boję, że jak tu ustanę, to się zarwie o wiele mocniej. Pod stołem oczywiście mamy pełno słoików zaprawionych konfiturami. Spójrzmy, co się kryje w tej szufladce, bo to zapewne była taka szufladka tutaj pod stołem. Aha, dobra, ja wiem, co to jest. Spójrzcie, tu są takie otwory, gdzie się wkładało prawdopodobnie misy. No dokładnie, to jest to. Spójrzcie na te stare uchwyty, jaki to jest. Niesamowita rzecz. Spróbuję się tutaj jakoś przedostać. Ale naprawdę... Naprawdę to wszystko się tu podobno ugina. Może wam to przybliżę. Zobaczmy. Mamy bardzo, bardzo stary, fajny zegar. Oczywiście sztuczne kwiatki w wazonikach, w takich prowizorycznych wazonikach. A więc to wszystko, jak widzicie, jest jeszcze na swoim miejscu. Spójrzcie, tutaj widzimy jeszcze jakąś porcelankę. Oczywiście święte obrazy. I wyposażenie. Chciałbym zajrzeć tutaj do tych szufladek, ale naprawdę boję się, że wpadnę tutaj na dół. Tam chyba jeszcze widzę jakiś medalionek. Medalik. No kurczę, nie ma jak tutaj podejść, naprawdę. Nie chciałbym tego zniszczyć. Pamiętajcie, urbex to nie jest wandalizm. No i... tutaj kolejne sztuczne kwiatki, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę domek jest bardzo urokliwy i myślę, że lata 80., nawet 70., jeżeli się mylę, oczywiście możecie napisać w komentarzach. Spójrzcie, mamy tutaj świętej pamięci już papieża Benedykta, mamy naszego ojca Polaka, Jana Pawła, święty Maksymilian, Maria Kolbe. Naprawdę, naprawdę bardzo wierząca osoba tutaj mieszkała. Spójrzcie, wszędzie tutaj można spotkać ikony. I spójrzcie, mamy tutaj część kuchenną. Mamy tutaj część kuchenną z taką fajną szafką wiszącą, na której również znajduje się piękny, sztuczny bukiecik. No i tutaj mamy jakieś szufladki. Szufladki z pierdołkami, tak naprawdę. Nici. Dokładnie. Mamy tutaj różnego rodzaju nici, guziczki. No i spójrzcie. Kolejny święty obraz.
powiem wam, że zastanawiam się, jak tutaj się mieszkało, bo dom jest naprawdę stary, a jak na razie to widzę tutaj tylko ten jeden duży piec, taki piec kaflowy. Nie wiem, czy na nim się również gotowało, bo są tutaj położone, jak widzicie, płyty, a nie chcę tego ściągać, ale zobaczcie, drzwiczki naprawdę stare, tutaj na śrubkę przyczepione, nie będę tego otwierał, ale tu naprawdę, zobaczcie, stal przysucha i spójrzcie, ile tam jest pajęczyny. Jak stare to wszystko musi być. Lepiej tego nie dotykać, aby się nie rozsypało. No i tutaj mamy również taką starą, małą szafkę. Troszkę się chwieje, tak jakby nie miała jednej nogi. Ale raczej jest pusta. Nic tutaj nie ma. Dokładnie. Mamy umywaleczkę. I tu również mamy zestaw pojemniczków. Zobaczcie, komplet kluczy od różnych pomieszczeń. I bardzo, bardzo ciekawa tutaj kolejna szafa, w której coś na pewno się skrywało. Ale na chwilę obecną, co to mogło być? Czy tu był jakiś miodek? Nie mam pojęcia. Ale zobaczcie, mamy coś z cukrowni, bardzo starej daty, zawilgociałe. Tutaj również mamy jakaś weka. Zostawimy to tak, jak było. Pamiętajcie, niczego nie zabieramy z takich miejsc. Zobaczmy sobie, jak to wygląda z tej perspektywy. A naprawdę, naprawdę coś pięknego. Rzadko się zdarza tak zachowany, opuszczony dom. O takie miejsca trzeba dbać oraz pokazywać, bo na pewno pójdą w zapomnienie, ale i tak cud, że jeszcze ten domek ostał się w takim, a nie innym stanie. Dobra, myślę, że możemy sobie przejść do kolejnego pomieszczenia. Ale co mnie zastanawia, wow, zobaczcie. Spójrzcie na to. Jaka piękna witryna, a nad nią obrazy. Ale to, co najbardziej mnie urzeka, to spójrzcie na te ogromne łóżko. No naprawdę, naprawdę coś niesamowitego. I zobaczcie, w tym domu nie widzę tutaj żadnego innego pieca, a więc wychodzi na to, że dom był ogrzewany tylko tym jednym piecem w kuchni. Spójrzcie, zostały tutaj jakieś buciki starszej pani. Kalendarz z 1988 roku. O ja cię. 1988 rok. Rozumiecie, jaka to jest stara data? Spójrzcie. Pełno płyt. Kurde, pełno płyt. Tutaj jakieś pieśni chyba dla dzieci. Nutka do nieba, ale wszystko związane raczej tutaj z życiem katolickim, z wiarą. Zobaczcie, jaka fajna damska torebeczka. I spójrzcie na to. Bardzo, bardzo stare pudełeczka z okularami. No to jest w ogóle już, powiem wam, coś pięknego. Ale tutaj, spójrzcie, Baczewski, miodowy likier, Krupnik. Kurde, ciekawe, z którego to jest roku. Czy kojarzycie? I oczywiście Polmos, ale naprawdę. I kurde, zobaczcie, mamy tutaj zdjęcia. 1989 rok, uroczystość. Z uroczystości, jakich zdjęcia. 1989. Naprawdę bardzo stare fotografie. Ale okulary naprawdę
również mają stare pokrowce. Ciężko teraz takie znaleźć. Nie no, naprawdę piękna sprawa. Dobra, ale zobaczmy, co tutaj mamy dalej, bo to jest dopiero ciekawostka. Ogromny obraz. Pod twoją obroną uciekamy się. Piękny obraz. I spójrzcie. Kolejny obraz Jana Pawła. I tutaj mamy również sztuczne kwiatki, wazoniki. Jakieś naprawdę bardzo stare ozdoby. I pełno, oczywiście pełno pajęczyn. Spójrzcie, mamy tutaj przewróconą figurkę. Ja ją postawię. No naprawdę, nie wiem, co to mogło być. Czy to były jakiegoś rodzaju świeczniki? Albo A nie, to były takie... Zobaczcie. To były takie ramki na obrazy. Ale dlaczego ten obraz jest do góry nogami? Tego nie wiem, ale myślę, że trzeba to postawić normalnie. Zobaczcie, również tutaj przewrócona figurka Matki Boskiej. Jest dużo tutaj tych rzeczy. Są kartki, życzenia urodzinowe, imieninowe życzenia. Nie będę tam zaglądał, aby po prostu nie zdradzać informacji, kto mógł tutaj mieszkać. Spójrzcie, kolejna figurka Matki Boskiej. Myślę, że również ją postawię do góry. Pamiątka z Lichenia. Ale to jest naprawdę bardzo stary mebel. Naprawdę bardzo stare zdjęcia. I również tutaj mamy kolekcję różnych płyt. Guziczki. Lusterko. Naprawdę powiem wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego domku. I zobaczcie, stojaczek ze sztućcami do przystawek, można powiedzieć. W środku widać jakieś chyba zdjęcie z przyjęcia, z komunii, ale nie będę tego wam pokazywał z bliska. Myślę, że tak wystarczy. No i dobra, zobaczmy, co tu jeszcze dalej się kryje. Spójrzcie, mamy tutaj chyba dużo różańców, korali, taka biżuteria damska, jakby nie patrzeć. Naprawdę jest tutaj tego bardzo sporo. Nie będę tego wyciągał, niech to leży tak jak jest. Ale zobaczcie z tej perspektywy, jak to pięknie wygląda. Ja to będę powtarzał nie raz. Jeszcze za chwilkę przejdziemy bliżej, zobaczymy, przyjrzymy się dokładnie. Ale sprawdźmy sobie, czy coś się kryje fajnego. No jest, jest sporo ciuszków jeszcze tutaj. Tutaj. Ja mam, że praktycznie te wszystkie ciuchy wskazują na to, że mieszkała tutaj tylko starsza pani. Naprawdę, tylko starsza pani, a więc to musiało być troszkę ciężkie i przygnębiające mieszkać tutaj samemu. Nie jestem tak wysoki, aby zajrzeć na szafę, ale może kamera co nieco wam pokaże. Dobra. Zobaczmy, co kryje się jeszcze tutaj w tym miejscu. A więc mamy ogromne łóżko. Zobaczcie, kolejne kalendarze. Rok 2009-2010. Pamiątka pierwszej komunii. Jest już tak wyblakła, że raczej się niczego nie doczytamy. Ale tutaj jest bardzo fajne, ciekawe zdjęcie. Oczywiście zabluruję, bo być może ktoś zostanie rozpoznany na tym zdjęciu. Ale zdjęcie jest naprawdę bardzo stare. No i tutaj, na tej ścianie, zobaczcie, śpisz sobie, a nad głową kolejny święty obraz. I łóżko naprawdę solidne, ogromne. No, nie spodziewałem się, że jeszcze takie miejsca naprawdę można spotkać. I spójrzcie.
i spójrzcie na ten żyrandol. I spójrzcie na ten żyrandol. Naprawdę również bardzo tutaj długo wisi połamane klosze. Zegar na tej ścianie. Spójrzcie, zegar na tej ścianie. Zatrzymał się na godzinie 15:12. Oczywiście. Oczywiście ja widzę na tej ścianie kilka fotografii. Prawdopodobnie dzieci tej pani, która tutaj mieszkała. Ale powiem wam, że coś mi kłuje w gardło i ciężko mi się mówi. Nie wiem, czy tu w środku jest coś takiego, co powoduje, że naprawdę nie mogę mówić. Ale spójrzcie, mamy tutaj kolejny kalendarz, 2009 rok. Wow. Słuchajcie, chyba będę musiał opuścić to miejsce, bo źle się naprawdę poczułem. Zatykam, ja nie mogę mówić. Dobra, ostatnie spojrzenie na to miejsce i zobaczymy, co jeszcze kryje się na strychu, o ile uda nam się wejść. Bo powiem wam, że wejścia nie spotkałem. Zobaczmy, jak to wygląda jeszcze z tej strony. Naprawdę przepięknie. Naprawdę przepięknie to wygląda. Dobra, myślę, że możemy wyjść na zewnątrz i pokręcimy się jeszcze po podwórku. A więc idziemy. Ciekawe, co tu jest. No jest tutaj taka jakby, powiem wam, szopa. A w tej szopie jak to w szopie, pełno starych rzeczy, pełno klamotów, części od rowerów, słoiki. Powiem wam, że jestem już na zewnątrz i już jest lepiej mi się mówi. Także nie wiem, czy to po prostu wilgoć tak na mnie tam podziałała. Ale zobaczcie, mamy tutaj również zawekowane ogórki kiszone na ziemi. Na ziemi mam pełno damskich kozaków. Tutaj również mamy pełno kartonów. Ale zobaczcie, jest tutaj taka drabina, ale na strych raczej po niej nie wejdę, bo ona jest o wiele krótsza. A tu z kolei mam taką długą drabinę, ale to bym potrzebował jeszcze jednej osoby po prostu do pomocy, żeby tam wejść. Ale zobaczcie, co jeszcze mi się tu rzuciło w oczy. Taka piękna, ogromna, stara szafa. No naprawdę, naprawdę coś niesamowitego. Powiedzcie mi ogólnie, jak mnie słychać. Jak mnie słychać, kiedy jestem na dworze, bo naprawdę dzisiaj mocno wieje, ja nie spodziewałem się takiego wiatru. Ale zobaczcie, tutaj również możemy zobaczyć pełno damskiej garderoby. A więc kolejny dowód na to, że pomieszkiwała tutaj starsza kobieta. No szkoda, troszkę smutno. Mamy tutaj również ogromne drewniane skrzynie, zobaczcie. Jedna skrzynia, druga skrzynia. Widzę również tutaj skrawki starych gazet. Komunalna rudera, zobaczcie. Tam zobaczcie takie fajne wiklinowe kosze. Stare butelki. Zobaczcie. Pepsi. Stara butelka Pepsi, a tu stare, jeszcze zielone butelki po innych napojach. Jest tutaj troszkę śmietnik, żeby się przedostać na tamtą stronę. Ale dobra. Tutaj praktycznie już nic nie ma, także zajrzę jeszcze do pozostałych pomieszczeń, ale czekajcie. Tutaj mamy jakieś stare czasopisma. Zobaczmy, z którego to jest roku. Ja tak troszkę odwrotnie,
A 1948? Niemożliwe. Nie, 2004 rok. Nasz dziennik 2004. A więc, jak widzicie, różne daty się tutaj przeplatają. I tak naprawdę ciężko opowiedzieć, kiedy ten dom mógł być opuszczony, ale podejrzewam, że najpóźniej 2010 rok. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się bardzo podobał. Niestety jestem zmuszony nagrać zakończenie, pożegnanie z Wami telefonem. Bateria mi niestety padła w aparacie. Mam nadzieję, że to Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia dotyczące takiego obiektu, jeżeli wiecie, z jakiego on mógł być okresu, oczywiście mówię o tym domu, bardzo chętnie czekam na Wasze komentarze, co Wam się podobało w tym odcinku, co Wam się podobało w tym domku, co Wam się nie podobało. No i co, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania tego kanału. Dziękuję również tutaj moim patronom za to, że mnie wspierają, także dzięki nim właśnie te odcinki powstają. Dobra, myślę, że to będzie na tyle. Troszkę dzisiaj mocno wieje, myślałem, że pogoda będzie ładniejsza. Jak słyszycie, już troszkę lepiej mówię. Także co? Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!